Hej, hej! No ja z tej strony witam wszystkich serdecznie zapraszam na kolejny odcinek z Mongołów. No i dzisiaj w planie jest troszkę zajęcie się naszymi armiami. Zamierzam dochód, jaki ostatnio nam wzrósł dosyć diametralnie, przemienić na ilość żądnych krwi mongolskich wojaków. Ho, ha, ha, ha. No i tak, mamy lekki problem z tym wilem niestety, że w środku naszego państwka, właściwie to prowincja zewsząd praktycznie otoczona naszymi innymi osadami, została utracona. No i na złego, nasze ledno zamierza je, odbi je odbić, co nie jest niczym dobrym, dlatego że jeśli oni to zajmą, to nie będą miały możliwości, żeby nie łamiąc pak paktów... Po prostu odbić tę osadę. Także zauważyłem też, że zrobiłem mi sklika i zaznaczyłem im, żeby właśnie to wilno zaatakowali, więc ja to zmieniam i mam nadzieję, że jednak uderzę na krzyżaków, co byłoby znacznie dla mnie bardziej no, przystępne. No i jednak uda mi się to wilno na własną rękę przejąć. No to tak, zająłem się ogólnie zarządzanie poza kamerą, tam troszkę towarzyszy poprzypisywałem do poszczególnych postaci. No i też wydałem niektóre urzędy, zleciłem znalezienie sobie żon niektórym moim waszmościom. czyli no i chyba mogę w tym momencie turę zdaje się zakończyć. O, Kraków upadł. No to ciekawe, no dobrze wiedzieć na zakończenie. A Zalisz, turę też zakończmy. No i sprawdźmy, co się takiego stanie. Mam naprawdę nadzieję, że jednak, no że jednak, że jednak moi wołosi, moi lennicy uderzą bezpośrednio na armię zakonną niżeli na Wilno, bo to byłoby troszkę, <troszkę problematyczne. Przekaz i wykorzystam moment, że lecą tury i zapraszam Was dzisiaj, znaczy dzisiaj, zapraszam Was do linków w opisie. Jest tam link do dzisiejszego filmu związanego z poradnikiem odnośnie tworzenia armii w Total War Attyla. Myślę, że jest to istotny poradnik, szczególnie dla osób początkujących. Zatem oglądajcie. Życzę jego seansu. No, widzę, że przemarz wojsk. Pomożan. Oj, plądrują nas. A tak kurcze, cholernicy. Cykl życia, temu Oj, smutna buzia. To panie Kubilajo. Widzę, że jesteś. Wow. Świetnym zarządcą. To oczywiście, że go biorę. lojalne w dodatku. No i tak, bierzemy ciebie, kolega. No już był stary, to już się, nic się tam nie stało. o, no i zobaczcie, kolejny syn na dzień dobry. Świetnie. Oraz kolejna pani Bankard. No i widzę, że mam. Fajną żonkę, niestety troszkę zabiera lojalności, ale daje inne fajne rzeczy, więc myślę, że przygarnę panią. Tom z kolei, ojoj, nie, tej to nie biorę, bo ta niestety korupcję powoduje, a z tego co wiem, no to ten gościu jest gubernatorem, więc to nie pasuje ani troszkę. Przejrzyjmy, przejrzyjmy powiadomienia. Wyburzanie. O, inflanty, właśnie, ta ryga się troszkę wyburzał rzeczy. Troszkę żałuję, że jednak naprawiłem te doki handlowe. Tak sobie teraz myślę, no bo wiecie co? Chociaż w sumie to daje dużo kasy. 400 stówy. Jeszcze jakiś tam bonus do wzrostu populacji, budowa dróg. Dobra, już niech zostanie, no to tak, to sobie zamieńmy, na przykład na to niech będzie. No i tę, y, tę kościelną domenę zamienię na miasteczko, bo nie potrzebuję ni cholery w tym miejscu zamku, jest mi totalnie zbędne. A te rzeczy sobie, te, ten kościółek sobie zmieńmy na naszą świątynię, no i wywalmy te już niepotrzebne rzeczy. A zalisz, teraz pytanko, co robimy krócze z tymi? No to tak, ustawmy się pod grotno. To też w sumie, mi zależy, żeby jak najszybciej pod to wilno nadejść. Może jednak oni go nie zajmą. No fajnie by było. Ewentualnie, jeśli to zajmą, to zamierzam używając agentów troszkę zagrać. No, tak niehonorowo, czyli zamierzam zmieścić jakiś zamieszki, że faktycznie tak to utracili z biegiem czasu, ale jeszcze raz to poprawmy. Może teraz się uda no, na, nakłonić ich, żeby uderzyli na zakonników. No i troszkę jeszcze tam kaski zostało. Zobaczę. O, mogę w Kijowie coś wznieść, a Kijów to jest nasza osada werbunkowa. No właśnie, to myślę, że pójdę że pójdę koniecznie w trenem musztra, później je awansuję na. Na to, co nam da trebusz! Trebusz, czyli najlepszą katapultę. Ho, ho, ho. Kiedyś w ogóle miałem marzenie zbudować sobie trebusz. No bo u mnie na ogrodzie, no by się zmieścił na no spokojnie. Mam niedaleko politechnikę siebie. Wyobraźcie sobie tak w wakacje zrobić oblężenie politechniki z własnego domu. <laughs> to byłoby epickie. No i tak, w dyplomacji chyba bez zmian. Nikt nas nie lubi, oczywiście. Już się do tego przyzwyczaiłem, ale bardzo chętnie bym się dogadał z tym jednak, bo ta wojna jest nam zbędna. Nie chcę, tak? Połowcy. Z wami też mogę, umiarkowana. Wojna mi jest niepotrzebna tak na siłę. Toły, nie wiem po co my się dalej tłuczemy. Zobaczcie, tutaj chyba utracił jedną prowincję. Wydawało mi się, że miał tutaj jeszcze coś niżej. Ale wciąż, wciąż i tak jest silny. No jest siłą czwartą, więc troszkę urósł. Zdaje się, żeby piątą niedawno. Zatem mój brat nie próżnuje w tej persji. O, no i od razu agent poszedł w dół. Mamy Hamburg. Koniecznie muszę podejść pod Frankfurt i zobaczyć, jak tam Anglicy rządzą w swym nowym cesarstwie. Holy Roman Empire! A tak nagrodno, tak? No i co my tutaj mamy takiego? Zaaranżuj małżeństwo. Byście mi dali. Nie, ja bym ci dał córeczkę. Ojoj, oj, oj, kolego! A w sumie? Wiecie co dam mu? Ale co prawda ona posagu nie wniesie, natomiast ja zażądam jakże wielkiej daniny. No i 1300, dasz? Tyle? No i świetnie, super. Jak jest wysoka, to zawsze komputer to zrobi, no i cholera jasna, Wilnie nam przyjęli, no pff, cholera, to jest niedobra wiadomość. No mam nadzieję, że nie zagrzeją zbyt długo w Wilnie i stąd po prostu pójdą sobie, po czym samoistnie wybuchną zamieszki, to byłaby dobra wiadomość, no ale kto wie, kto wie. Grunt, że jest tutaj sojusznik, a nieżeli wróg. Nie musimy się tę osadą zamartwiać. No i teraz, pokażcie mi Rykę. W Rydze wiem, że mam teraz dwa sloty. No to myślę, że zrobię sobie od razu drwala i od razu higienę, żeby też się no, nie zarazili jakąś tam zarazą. <laughs> no i widzę, że pod grot, no zobaczcie, podeszła ta armia, troszkę rozbita i powiem wam, że to będzie zarąbista bitwa. Zaprezentuję Wam działanie tej piechoty z lancami. Naprawdę są prze, prze, przepotężni, ale jeszcze zanim to rzucę okiem na te budynki. O, mogę to, to ulepszyć, tam twierdzę, ale w sumie czy chcę. Ja tam nie chcę, nie chcę, ja potrzeby. W Kelkala troszkę tej żywności brakuje. Myślę, że kolejnym budynkiem, na 100% będą jakieś pastwiska, żeby sobie to nieco podnieść poziom tych tej żywności w prowincjach. No i widzę, że jeszcze jeden kolega awansował ten mhm. Uh, uh, uh. Jak ładnie, trzymaj ład publiczny, no i fajnie. Teraz jest, jest już plus 5. Fajnie! Świetnie, że, że nam się to wszystko nawraca tutaj i że sytuacja się znacznie stabilizuje. To mi się bardzo podoba. Tutaj bym to ulepszył, ale cholera higieny brakuje? No zobaczcie, no tutaj gdzie chcę coś ulepszyć, to czegoś brakuje niestety. No to weźmy tutaj pójdźmy. Tu chyba higiena mam. A, to na spokojnie. No i resztę kasy, kasy sobie. Zostawmy. Czy któryś z moich dowódców się nudzi? Ty się nudzisz, tak? No właśnie, ty się nudzisz, no to on by mógł w zasadzie kolejną armię naszych konnych uczników zacząć budować powoli, żeby mieć jakieś tam zaplecze w razie wypadku, co nie? Dobra, Wrocław jest tych. Ogólnie, powiem wam ciekawostkę. Jakakolwiek frakcja polska, jest ich cztery. Jeśli podbije pozostałe, no to może się zamienić w królestwo polskie. To jest taka fajna możliwość uformowania. Działa to mniej więcej podobnie jak. O Matko Boska, co tutaj na danie idzie? O za współczuję. Działa to mniej więcej podobnie jak uformowanie Złotej Ordy. z rycerze, bardzo mocna konnica. Chciałem z kolei. Taką troszkę armię, no dużo kuszników, dużo mają. O, rekruci sziltron, no patrzcie, pikinierzy, wow, no to ciekawe. A tutaj z kolei taka armia, no już lepsza, już lepsza, to są chyba Holendrzy. Tak, Liga Ups, Boom, Holendrzy. No i Bawaria jeszcze tutaj na sam koniec. O, szpitalnicy, też ciekawe. No to wy sobie idźcie tutaj pod Frankfurt, jednak troszkę skręcicie w prawo. No i ja sobie tutaj może teraz nie zakończę, a po prostu ruszę moją armią. No i zatakujmy tych rozbitych już krzyżaków. O, jeszcze będzie taka fajna bitwa polowa poza miastem. Świetnie, ale o dziwo. Nie wiem, jak to komputer liczy. Zobaczcie, w ogóle mi nie daje szans. Nie mam pojęcia jakim cudem, no ta armia jest rozbita, pewnie mają też niższe morale, bo są na, na wyczerpaniu, a u mnie, no z kolei, no zobaczcie, no w pełni przygotowana armia, no co prawda ta przewaga terenowa jest mniej więcej na korzyść krzyżaków, ale myślę, że sobie to chętnie zagramy, zwłaszcza, że jest to ostatnia armia zakonu i no nie byłbym nie, sobą, jeśli bym tego nie rozegrał ręcznie, wszak widzimy się za chwileczkę. No te lasy troszkę są dla nas nieprzystępne, ale myślę, że my jakoś sobie poradzimy. No i tak, zwróćcie uwagę, jak wyglądają ci nasi z ognistymi lancami wojacy. Myślę, że... Oj, to słuchajcie, jak wypali, no to myślę, że pozabijam. Sobie cykle tylko screena, tak na miniatureczkę, żeby żeby było. Dobrze. Elegancko. No i powoli zacznijmy tropić mojego nieprzyjaciela. Standardowo podzieliłem armię na dwie kontyngenty, na dwa kontyngenty, znaczy się konnych uczynków. Jeden na flankę lewą, drugi zaś na flankę prawą. Więc wy tutaj do przodu, panowie, i tropić się moich, moich zakonnych wrogów. Wy z kolei też się nieco podsuńcie. No i to byłaby dobra płaszczyzna na bitwę. Zobaczcie, jeśli się tutaj ustawimy, to zyskamy na przewadze terenowej, bo się znajdziemy na wzgórzu. Ale komputer też myślę, że sprytnie może rozegrać i też się gdzieś okopie na jakichś wzniesieniach. Zobaczymy. Myślę, że jakoś to w miarę, w miarę tam pójdzie. No i tak, wszyscy idzie biegiem. Na szczęście mamy tych konnych uczników. Nimi łatwo można wytropić coś, tylko że w tych lasach. O właśnie, łatwo o zasadzkę wszelaką. Co to są? Liwając z no to panowie. Zacznijcie przedstawienie. I strzelacie tylko, jak wejdą w zasięg. Znaczy tylko. Strzelajcie od razu, jak wejdą w zasięg. Proste szepnicy, to też jest groźna sprawa. Oj, widzę, że już strasz przeboczta. <laughs> już słuchajcie, podchodzi do nas. Trzeba na to szybko. A, jakoś odpowiedzieć jakąś swoją kontrą, ale ja zamierzam wroga fajnie oflankować i to powinna być już znacząca przewaga. Przy okazji te jednostki z lancami są bardzo dobre, e, są bardzo dobre przeciwko konnicy, mają też chyba jakieś tam bonusy z tego co wiem. Mają też morale nawet dobre, patrzcie 65 to naprawdę ciężko jest ich złamać, no i tak wy. Idźcie na plecy, na tył bezpośrednio. Oni są też bici mocne. To jest też dużym plusem dla nas. Będzie łatwiej ich złamać. A mi zależy na tym, żeby jak najprędzej złamać moich wrogów. W szkoda, że jest to kon, konni ucznicy, że są to koni ucznicy. Dlatego, że no nie mogę niestety w takim wypadku podpalić lasu, bo tylko piechota spieszona, że się tylko ucznicy spieszeni mogą coś takiego wykminić. No i wy już zacznijcie robić przedstawienie, wy też. Słuchajcie, w tych rycerzy, w tych braci rycerzy, ale w trybie dystansowym macie uciekać. Jeśli komputer się zbliży, dostatecznie blisko, aby. No tutaj, zasięg spustoszenie. wy się zaś przegrupujcie w to miejsce. No i bitwa się powoli w sumie zaczyna. Oj, to będzie ciekawe starcie, jak cholera. Dobra, do tyłu. Walcie w tych. No, powiem wam, że taka jedna ich szarża, to, to byłaby rzeź. Autentycznie, to byłaby taka rzeź, ale nasz ostrzał będzie równie zabójczy. O, pięknie! Dobra, uciekajcie, jak się wróg zbliży. Tryb dystansowy jest cholernie irytujący. No i wytłuczcie teraz tych średnich kuszników. Ile oni mają pancerza? Pancerz mają... A, 6. sześć. No to wystarczą zwykłe pociski, żeby ich fajnie wytłuc. No i tutaj też powinniśmy sobie zaraz dać radę. Już 15 modeli ubyło. No i myślę, że teraz czym bitwa dłużej trwa, tym szybciej będą padali. Proponuję na nich zejść. Troszkę niżej. Gdzieś tutaj powinien być też oddział generała, co mnie lekko martwi, bo go nie widzę. A taki nagły wyjazd z jego strony byłby oj, jakże, jakże problematyczny. Dobra. O tutaj się pokazuję. no To wiecie co? Myślę, że zrobię taki, meg, że po prostu zmieniam tryb pocisków, no i... no i się tak przejedźmy przez nich, czy coś, Nieco, no, zasiejmy spustoszenie grunt, żeby szybko unieszkodliwić oszczepy, bo one potrafią być bardzo dla nas uprzykrzające. Wy się też podsuńcie lekko, wy już strzelajcie. No, bo tak, kusznicy, 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 kusznicy. Już zobaczcie, straty ponocze duże, no to tak, wyszarza. Jak już jest to, że czasem ich tra tracę z oczu, no i nagle mi znikają, przez co moje jednostki się zatrzymują, co bywa, no niestety, ale no, irytujące. Ale już wam pokażę, jak działa ta zabójcza salwa ognistych lans, czyli broni, no pochodzącej z Chin, z tego co wiem. Oni są w stanie bardzo szybko. Z... Ojoj, oj, panowie, nie strzelajcie w swoich kuźbach, neptycy. Dobra, oni są w stanie tak szybko złamać nieprzyjaciela. Jak tylko dobrze wystrzelą. No szkurde. O, właśnie o tym mówiłem. Jeszcze, jeszcze lasy podpalają. No coś pięknego. Dobra, gdzie jest ten oddział? Zrezygnował? Chyba tak, no to się podsuwamy tutaj. Okej, okay, a gdzie jest oddział kawalerii wroga? To jest też ciekawe, bo to jeszcze był dowódca, on się gdzieś czai w lesie, na 100% się gdzieś czai. No to się już powoli przegrupujmy na plecy i zobaczcie jakie są spadki w morale. Oni wszyscy powoli zaczną panikować i myślę, że ich bardzo szybko rozbijemy. oj, 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 oj co to jest? Co to do nas jedzie? Niedobrego. Dobra, wy może szarża. Tutaj w to miejsce, nie wiem, jeden oddział niech uderzy na tych oszczepników. No bo w zwarciu raczej na pewno wygramy, zobaczcie ci kawalerowie mieczowi nie radzą sobie. Mamy znaczną przewagę i terenową i zarówno w zwarciu ładnie ich klepiemy, plus ostrzeliwujemy no, bardzo mocny łamiąt przy tym. Zobaczcie, już pańkują. przepotężna broń, myślę, że no, na Chińczycy wiedzieli co dobre. Oj, wiedzieli, wiedzieli. No i zobaczcie, już właściwie po chwili łamiemy całą armię. No to jest właśnie potęga tego typu broni prochowej, która jeszcze jest nie do końca, powiedziałbym, znana w tym europejskim świecie. Więc tak, tego ty niż tych, ty, ty, kolej, tego ty niż tych. Ty natomiast ruszasz na tych. No i wy macie wytwórc wodza. Lepiej się walczyć z takim wodzem, jeśli jest to ciężka konnica, Niżeli jeśli jest to, tak jak w przypadku połowców, oddział, oddział, oddział. oddział. E, tej, no kawalerii strzeleckiej. Przy okazji zwróćcie uwagę, bo oni nie są tacy OP jakby się mogło wydawać, mają bardzo mało amunicji, no i już trzy oddziały w ogóle nie mają, także to nie jest przygięta jednostka na pewno. Są dobrzy, ale jest ich łatwo skontrować. na przykład piechotą z berdyszami, z toporami, czy ogólnie więc z bronią, która ma dobre obrażenia. Okej, okay, łamcie tych. Wy też się cofnijcie lekko. Dobra, wy też się podsuńcie. Najgorsze jest to, że w Attili bardzo popularny jest Friendly Fire i naprawdę strasznie łatwo o to, żeby ponieść duże straty w wypadku ostrzału przez własne jednostki, więc na to należy uważać. Jest to dosyć często spotykany... a spotkana rzecz. No i ten wódz, Gdzie ty się żeś podział, chłopie? Już jest zmęczony na pewno. A, zobaczcie. No jak tacy ciężko zbrojni zakonni wojacy mogą się nie zmęczyć w tym lesie. Myślę, że się zmęczy mi to bardzo, bardzo szybko. No tak, wy teraz na tych. To już zobaczcie, łamiemy. Świetnie o to chodziło. Nawet wódz może przejść do zabawy. Jak coś, żeby zmienić tryb, to można albo kliknąć te miecze skrzyżowane, albo przytrzymując Alt. Ja wolę oczywiście osobiście z Altem, bo no, możemy sobie szybko dostosować, co chcemy, załóżmy, daną jednostką robić bez zmiany tego trybu, prawda? No i tutaj widzę, że chyba... No dobra, walczcie, może uda się ich złamać jakoś. Jak on tutaj. Jak ten wódz? Żyje dalej? Kurczę, jeszcze żyje. Twardy gościu. Twardy, nie? Zobaczcie, bardzo twardy. No, ale zaraz wam jakieś zbliżenie zrobić, żeby nie było, że nie pokazuje. O, ile teraz padło w tej salwie. Bardzo dużo. Te tarcze wam nie pomogą. Nasze strzały są nie do zatrzymania. O, już wytłuczone. Świetnie, to mamy GG. I ja was powitam za chwilkę. Już poza kamerą wytłukę te niedobitki. Tych niedobitków. Pięknie mój wojaku, żeś przebił tego niewiernego psa. No i tak, przyjmiemy ochotników, niech ci zakonni wojacy się do czegoś przydadzą. No i teraz, tego kolego wróć do Grodna, musisz zaprowadzić tutaj porządek, bo troszkę się tutaj buntują nasi obywatele, jakże zacni. Tak, sobie to naprawmy, albo może wiecie co, ja bym chciał zaproponować wo Wołochom, żeby nam oddali Grodno w zamian za Wilno. Znaczy twój, żeby nam oddali Wilno właśnie w zamian za Grodno. No to tak. Nie Nicea, tylko. Tylko, tylko, tylko. tylko e, hospodarstwo włoskie. Bo wtedy dostaną ziemię na granicy. No właśnie, potrzebuję to. W zamian za grodno. O! Zgodzą się! A w ciekawości, za inne miasta by się też zgodzili? Złożą za takie zadupie? To już mniej, patrzcie. Jeśli jestem ptaszek, to znaczy, że przyjmam. Jeśli nie ma, to nie przyjmę. No dobra, to słuchajcie, dam im grodno. tylko tak. W takim wypadku przestanę budować te rzeczy. Ewentualnie zapiszę, bo mogą nagle przestać chcieć, jeśli. Już... Zaprzestam tej rozbudowy, bo troszkę kasy dzięki temu dostanę. No i teraz jeszcze raz dyplomacja. Gospodarstwo włoskie i oddawaj mi to Wilno. Ja chcę ci dać Grodno. Proszę cię bardzo. Okej, okay, wciąż się zgodzą. Myk. No i proszę bardzo, mamy zamianę osad. To mi się podoba. Dzięki czemu teraz oni mogą utracić Grodno. Dlatego, że jest osada przygraniczna i będą nas tym samym bronili. Co wy w ogóle macie? Uuu, jednostka drugiego tieru. To jest bug, słuchajcie, to jest najprawdopodobniej bug. Ja to zeskrynuję, bo nie powinienem dostawać w tak uh, wczesnej epoce takich jednostek. Dlatego na razie to sobie zaprzestam. No i tutaj. No i tutaj lecimy dalej. ok, A, dobra. Zatem, Wilno. Czy mi się chce to rozbudować teraz? Boję się, że ci buntownicy to przejmą, więc to byłoby ryzykowne znowu. No ale już zaryzykujmy i sobie, zróbmy tutaj miasteczko. Przy okazji, zróbmy sobie może pszczelarza. Troszkę rozwijmy. Nasze pieniążki w tej osadzie, no i nasza ryga. Pokażcie mi, rygę. W lecie jest spokojnie, sporządzi się ogólnie fajnie. Z kasy się troszkę wyzbyliśmy. Przyjrzyjmy powiadomienia. Tutaj wyburzanie. No i frakcja zniszczona zakon krzyżacki. To oznacza, że już w zasadzie jesteśmy jedną nogą, tak już w Europie. Więc no, ta ciekawsza część, gry myślę, że właśnie przed nami. Dlatego, że podbój po tej. Tych terenów wschodnich był raczej troszkę nudna Walka z Rusinami, z innymi frakcjami nastawionymi na armię konnych łuczników, nie należy do myślę, że najciekawszych no, armii, z którymi się walczy. Zdecydowanie. No i tak, ty jesteś gubernatorem Batu, to w Batu jest fajnie handel rozwinięty, dlatego, że w Batu posiadamy porty, no właśnie, w Batu posiadamy porty. No i jeszcze mogę jednego zarządcę wyznaczyć, bo któryś nam umarł, tylko czy ktoś byłby chętny? Nie, to może spoza klanu tym razem. Ewentualnie, czy któryś z moich synów? I to już 13 lat, 13 lat, kurczę, no to wiecie co, może tego, to gorila wyznaczmy, bo on się nudzi, tego tak, zamiast, na, na jakie miasta damy mu urząd? Jedysan, tutaj może... Powołże. Albo nie, słuchajcie, ja to wydam już później we własnym zakresie, sobie pomyślę na spokojnie, gdzieby się przydał, także rozdam wszystkie e, w, świty wszystkich towarzyszów, żeby było idealnie życie w ogóle potrawę? Pilaw? To jest taka potrawa blisko wschodnia, składająca się w znacznej mierze z ryżu, warzyw i też troszkę mięska. Osobiście zjadłbym coś takiego. Byłem w Turcji i niestety, ale nie miałem przyjemności skosztować pilawu. Ale no, mam nadzieję, że w końcu. O, no i to są kurcze Zobaczcie, lennicy jeszcze nam bunt przepchali. Fajnie. Zatem, 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 zatem. No, zjadłbym pilaw. Może nawet w wakacje kurcze zrobię jakiś odcinek. Gotuj z najanem. Pilaw po osmańsku. To byłoby ciekawe całkiem. Dobra. O! o, Małopolska zniszczona. Wow! To jest rzadkość. Zwykle małopolska silnie rośnie. No i nie wiem, dlaczego to, to jest błąd. Poparcie ten gryzmu. A daje poczucie wspólnoty. Nie. Dziwna sprawa. Flandria tłucze się z Brabancją. Uuu! a wiecie, co to oznacza? To oznacza wojnę pomiędzy Anglią a państwami cesarskimi. Dlaczego? Dlatego, że Flandria jest bardzo silnym sojusznikiem Anglików. No, to jest, to jest ciekawa sprawa, muszę to zobaczyć potem. No tak, wy teraz idźcie do Wilna. Dobra, może w trybie już zwykłym, świetnie. Potem raczej zajmą się wołosi, nasi chłopi wołoscy. Tu natomiast rozwijmy sobie higienę, żeby nie było żadnych tam niepokojów na tym tle. O, to jest dobra sprawa, krasomówca. Przygody z handlu plus 10%, wow, świetna sprawa, świetna sprawa. No to od razu te pieniążki wydajmy na jakieś tam rozbudowę. Ewentualnie rzućmy okiem w dyplomacji. Jak tam to wygląda, czy te inne frakcje dołączyły do dysputy przeciwko Anglikom? Bo dzisiaj tu tłuką z Flandrią, Lotaryngia. O. Znaszmy Duńczycy. Czyli faktycznie nie chcecie sojuszu? Może dziwne, ja bym z nimi podpisał. Bardzo, bardzo chętnie bym podpisał, naprawdę. Ale kurde, nie chcą. No to nie! Nie, to nie. no Dobra, no to tak, szpiedzy moi. Abaka, mój zabójco, wytucz tego chama, to Od razu, jeśli się uda go zabić, to zniszczymy frakcję. Bo nie będą niczego mieli, zobaczcie. No, widzicie? To, to jest ciekawe. Mieli tylko jeden oddział to jest bardzo ryzyko, coś takiego robić. No i ty idziesz do Frankfurtu bezpośrednio. A tu jest jeszcze Wittenberga. I to jest duńskie wow, no to jest ciekawa sprawa, no to ty może od pokazałbyś mi, nie wiem, granice, ten halisz, bo mi się wydaje, że Ślązacy nie zatrzymają się na Krakowie, oni chcą troszkę więcej, oni chcą troszkę więcej i raczej będą chcieli uderzyć, no może na nas, może na coś tam dalej, coś na pewno wykminią sobie. Nie tak, czernichów. To jest niestety lipa z tym. I teraz, uwaga, ulepszym sobie to na warsztat inżynierów. Przy okazji, tutaj zobaczcie, dostałbym dostęp. Dostałbym dostęp. do ciężkich tureckich uczniów konnych oraz rusińskich chłopców. A, bo to jest obóz cudzoziemców. No właśnie, czyli tak, taka pseudo. pseudo taki budynek z, z najemnikami. No spoko, ale nie, nie skorzystam. wolę moich rodaków mongolskich wprawionych w boju. No i tobie, mój ty złoty przyjaciel. Przy okazji odpowiadając na pytanie co do najemników, oni będą w kolejnej aktualizacji, która się pojawi nie wiem kiedy i nikt tego nie wie, także nie pytajcie. Do tego oczywiście będą miasta na style średniowieczny oraz, co ciekawe, ostatnio twórcy zaczynają pracę nad balansem generalnie sił na mapie kampanii, czyli już no, nie chcą, żeby było tak zwane NATO, jak się z tego ludzie śmieją, że cała Europa się jednoczy i jest jeden wielki sojusz. Chcę to troszkę zbalansować, koniecznie niektóre fra, frakc, frakcje, między innymi Francja, muszą zostać zbufowane. No, bo na Francję bardzo szybko upada. Turcy, Seljucy powinni dostać bufa. Załóżmy, kto jeszcze taki. No pewnie Maurowie, bo Maurowie też często mają lipę z katolikami. No, troszkę jest frakcji do zbalansowania. I ja tak przy okazji, Wam powiem, że my tutaj, wiecie, tak swobodnie się podbijamy i tak dalej, ale nie wiem, czy wiecie, w tej grze także jest inwazja Timurydów. Co prawda, pod koniec XIV wieku, więc jeszcze z 200 tur na spokojnie musiałbym rozegrać, ale no, to się pojawią też takie armie timuryckiej to dosyć mocne. O, srebrowie się z węgrami, tuką. Okej, okay, dobra, postawiono budynki, spoko. To tak, mój zabójco, idziesz tutaj pod Kraków. Masz zaćmić zamęt pośród polskich, można władców. No i mnie ten Frankfurt nie interesuje. Lotaryngia. what the fuck? To gdzie jest tak, gdzie jest cesarstwo? A czemu oni nie mają Frankfurtu? Jakim cudem są cesarstwem, jeśli nie mają Frankfurtu? No dziwne. <śleskujesz> no dziwne, dziwne. Nawet żadnych paktów nie mają. O, w ogóle... A, to, to są Duńczycy, dobra, nieważne. A, załóżmy ci, macie coś z Anglikami? Okej, okay, no to z wysp chyba rządzą, swoją hegemonię, no, spoko, spoko, spoko. Raczej wątpię, żeby ktokolwiek mnie zaatakował. Komputer, co prawda, jest agresywny na, tych, na tym skrypcie, który mam włączony, ale... No, wątpię, żeby no, tak troszkę z motyką na słońce się posłał, bo jednak jesteśmy dominującą, wiodącą siłą na całej mapie, myślę, że. Mamy fajne zaplecze finansowe, dużo kasy, dużo wszystkiego, tylko troszkę mnie ta żywność męczy. Szkoda, że nie mam żadnego budynku tutaj z placu miejskiego, który by mi dał żywność. Dla przykładu, z tego co wiem, no to ci, no to frakcje europejskie mają coś takiego. Bo tutaj, a wiecie co, a zróbmy może tych tych niewolników, co wy na to. A, pójdźmy w to, na bogato. Niewolnicy, trzeba kurczę sobie radzić. Tutaj przy okazji, może też tych niewolników? A dawaj, lecimy w to. Czemu by nie? Musimy mieć handel lepszy, czy to żywym towarem, czy innym, ale handel to handel, najważniejsze. W Kijowie jest w porządku. tutaj werbujemy coraz czas armię, myślę, że jeszcze będę chciał tak wiedzieć co, 10 oddziałów konnych ucinków w jednej armii, żeby łatwo się nimi zarządzało. No i chyba teraz mam idealnie dyszkę. Tak, jest idealnie dyszka, reszta to będą ci z tymi lancami oraz troszkę lancierów, ale w formie tych kasików, czyli tych lepszych, tych elitarnych. Kasikowie to była, jak już kiedyś mówiłem, gwardia Hana. Okej, okay, zrobimy quicksafe'a i lecimy dalej, zobaczmy co nas czeka w najbliższych turach, a najpewniej coś jakże ciekawego, okej. Okay. Przy okazji, mamy już chyba jedną armię, chyba ta armia, zobaczcie, ma już bardzo wysoce, nie, nie ta armia, ta armia w Rydze bardzo wysoce ma rozwinięte tradycje, zwróćcie uwagę, siła strzał plus 20%, strzelcy wyborowi, trening szybkostrzelności plus 10%, wow, to jest naprawdę dużo, 20% to zobaczcie, oddział ma teraz siłę strzał 45%, a miał domyślnie chyba 36%, więc wow, sporo, too much, it's too much, guys, yeah? Actually, I'm speaking to my English viewers at this moment. <laughs> No, I'm joking, I'm joking. Ogólnie fajną opcją, na YouTube, nie wiem czy wiecie, jest coś takiego, jak tłumaczenie tytułów filmu na wiele języków. Bo wtedy macie także oglądalność z innych krajów. Szczególnie jest to dobre w przypadku filmów ala kulinarnych. Nie takich gameplayów, bo wiadomo, po co tłumaczyć, jak i tak macie polski komentarz i nikt tego nie zrozumie. Bo raczej takich długich filmów się, no, nie tłumaczy na angielskie, bo to zbyt długo czasu by trwało. Natomiast, natomiast, niegłupie byłoby zrobienie, no, naprawdę, takiego. Pilawu, zrobicie, załóżmy, pilaw, takie odcinek gotowania, no i zrobić tłumaczenie. Czemu nie? Czemu nie? O, zobaczcie, jeszcze, jeszcze przed tą, przed a nie. To chyba takie same imię ma, co ten co zginął. No i Temur, nieprawny potomek, ale ważne, że ktoś tam jest dalej. Nadwyżko ludności, to mnie cieszy bardzo, w Kyzyl o, to idealnie potrzebuje żywności, no to słuchajcie, pójdziemy w to. Od razu, no i wybudujmy sobie tutaj, załóżmy, nie wiem, coś bym chciał fajnego, na przykład te pole wyścigowe. Fajna rzecz, daje 300 dochodów, myślę, że fajnie rozwijać w ten sposób nasze budynki. No i tak, Choryzm jest słabiutki, mają 5 osad. To uj z kolei ma tych osad ile? 9, O no to się rozrasta. To już mąkka jest teraz. Mąkę desuni. zobaczcie ją, przydomek. Przez to, że zmienił religię. No i wy, fajnie byłoby, jakbyście uderzyli na pomorze, dacie radę? Byłbym wdzięczny. Przy okazji mogę anektować Wasala, zwróćcie uwagę, ale z tego co wiem, to na wersji, na której gram, jest to troszkę zbagowane i wolę z tego nie korzystać. Bo niekiedy zdaje się, że ten taki minus do podatków się utrzymuje do końca gry. I powiem, że no tak, 20% mniej kasy mieć to tak, taka lipa lekka, nie? Taka lipa, więc nie, nie, ja w to nie pójdę. Ja sobie na spokojnie z moimi lennikami póki co pożyję w spokoju, a później może coś tam, coś tam ruszymy w innym kierunku. I teraz ulepszymy sobie to i kaski póki co nie ma, nie ma bieda w kraju. To jeszcze mój szpiegu, lecisz do Anglii, to mnie bardzo interesuje, co tam w tej Anglii się dzieje. Przy okazji pokaż mi tereny polskie, Poznań, mamy też Wrocław, Gdańsk. Kurde, ale fajnie, fajnie to wygląda, normalnie potęga. Ha, ha, ha. No i Antwerpia, jeszcze dotychczas brawanska, ale najprawdopodobniej naj, w, nie, w nie najdalszym czasie stanie się Flandryjska, bowiem Flandry jest naprawdę silną frakcją. Nie, to już się fajnie nawraca, świetnie, kurczę, no cieszę się bardzo, że mamy już porządek. No jeszcze sobie trzaśnijmy ze dwie turki na zakończenie, ewentualnie jedną, jakoś to będzie, jakoś to będzie. Gram sobie w ogóle ostatnio w Metina, na serwerze Pandora, pewnie wiele osób z Was kojarzy, a szczególnie takich weteranów. Ja osobiście, tak za, za dzieciaka, zawsze grałem w Metina, był to taki mój RPG, w którego bardzo lubiłem się zagrywać, no i właśnie ostatnio wyszła jakaś tam kolejna tam reaktywacja. Pandory, no i mówię sobie, a, potrzaskamy sobie kurcze i, i gramy, oczywiście dołączamy po stronie e, tych Włochów. I czasem sobie tak za dwie godziny dziennie pot, potrzaskam, fajnie się gra, tak fajnie powspominać, dawne czasy, a serwer jest e, świetny, bo on się niczym nie różni co to taka legendarna Pandora sprzed już w sumie 6 lat, tak, bo ona była taka najbardziej sławna chyba w 2015 roku. No i tak, wy chcecie rozejm. Rozejm. Znaczy, twój. pakt o nieagresji. Szczerze to nie, bo oni mnie nie zatakują. To jest dobre. Jeśli zdobędą Grodno, to ja je zdobędę ponownie. Bo raczej Wołosi będą się teraz martwili zagrożeniem ze strony Serbii. No, najprawdopodobniej tak. Tutaj widzę, że w ogóle mam podatki włączone. A to dlatego tak się... Aaaaa! A, no to poczekajcie, no to nie, no to mam 20 żywności, co by tu można zrobić? Myślę, że plac klasycznie, myślę, że plac zrobimy, to zawsze daj plus dwa. no i tego pana gagatka zabierzemy może gdzieś dalej, ewentualnie tego zryjazania, bo tu już mamy ten gryzm na poziomie 80%, ale tutaj z kolei zobaczcie, Bułgar no, niestety się przebija ten islam, rośnie cały czas, no, miejscowe zwyczaje, niestety strasznie ciężko jest to wyplenić, no nie wiem jak to, jak w to pójść. Brakuje mi jakiegoś edyktu na usisk religijny, żeby... <laughs> Żeby jednak no, szybciej się nawracali kosztem ewentualnych niepokojów. No dobra, ty do Kursk. Proszę cię bardzo. No i już jest na zero, to jest w Sama jego obecność jest naprawdę wielce istotna. Ok, teraz. Pokazujmy się czy to kolejny zabójca, bo mam jednego tylko, ale nie wiem, czy mogę gdzieś go budować, znaczy się werbować. Gdzieś chyba mogę. O, tutaj mam żywność? Mam. O, to ulepszę sobie. Jurta Tarkana. O, kto to jest Tarkan? Taka troszkę w chińskim stylu, zobaczcie. No, Jurta Hana. Hmm, fajne, bo korupcję zmniejsza. Korupcja jest czymś bardzo, bardzo uciążliwym w grze. No, po prostu zmniejsza dochody. Turne, dobrze. No i tutaj pokaż im Poznań. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego Duńczycy nie chcą przymierza. Po prostu, no. Bardzo by mi to pomogło. Z nami sojusz. Przeciwko Europie. Myślę, że to byłoby naprawdę fajne. O, mogę w ogóle z nimi zawrzeć mariaż. O, taka żonka. Od duńczyków chętnie bym przegarnął. Załóżmy, że dołączę do... Albo nie, dołączyć do wojny nie chcę. E, pokażcie mi dla testu, czy byście mi oddali coś takiego? Zapraszam osadę za kilka moich. Nie, nie zgodzą się. Nie chcą tego. Nie jest im to na rękę. Nie, nie dziwi się, bo pod, po co mi ziemię tutaj? Jest to, tutaj w ogóle nie ich kultura, nie ich religia, nie ich wszystko inne. Także poproszę jeszcze jedną turę na zakończenie dnia dzisiejszego. Okej. Okay. Nie mogę się oderwać od tych mongołów, są zbyt ciekawi, są zbyt ciekawi, ale już powoli muszę kończyć, bo, nie, bo, 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 bo niedługo streama mam, za godzinę zaczynam, z mojej perspektywy oczywiście, z waszej to, to nie, z waszej będzie jutro, czyli w sobotkę, najprawdopodobniej, ale nie jest to pewne, niemniej jednak jest to wielce prawdopodobne, o i tak, Łuczek wasze By był uczek Koli, ale bieda. Kola droga. Kurde bele. No strasznie mnie to boli ta podwyżka dla Koli. Naprawdę. Skurde no. A dla, dla zdrowia obywateli, Tak ta na pewno. Kurde bele. Dobra, mnóstwo potomków i to szlacheckich. Kurde, bo ja Dagun, Batu, Dzebę i Chabi. Niech, Mongowie mają zbustowaną szansę na, na, na pozyskanie potomka. No zobaczcie, ile tutaj tego jest. No mnóstwo, no ale to mnie cieszy bardzo, bo nasz klan może się rozwinąć, więc ja jestem z tego zadowolony, ale ja teraz was serdecznie wam serdecznie podziękuję za uwagę i pożegnam. Zatem jeśli się film podobał, zachęcam do lajkowania, komentowania, zostawienia subskrypcji oraz macie w opisie link do tego filmu, o którym mówiłem oraz do grupki na Facebooku. Będzie mi tam miło Was gościć. Z mojej strony to tyle. Dzięki za uwagę. Słyszymy się jutro o 15 i do następnego. No hej! hej.